Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Kingdom Rush Origins. Kolejna misja, ale zanim, dziękuję za komentarze pod ostatnim filmikiem. Pozdrawiam cię, Fabianie. I tak, więcej was matka nie miała. To jest mój częsty tekst, jeżeli jest dużo przeciwników. Mamy upgrade'y, więc może wykorzystajmy teraz nasze punkty do ulepszenia jednostek, które przyzywamy. Green Wardens have more health, better armor and improved weapons. Czyli innymi słowy, będziemy mieli lepszy pancerz, więcej zdrowia i mocniejszy atak. Kupimy sobie ten upgrade i zobaczymy, jak nam pójdzie. Możemy też wytrenować naszego bohatera, co też uczynię. I myślę, że deszcz szał będzie tutaj najodpowiedniejszym rozwiązaniem. Arrow Storm, czyli no, deszcz strzał, tak bym to przetłumaczył. Myślę, że również dokupimy sobie ten item, chociaż może The Jewels of Our Arsenal? Thousand Dragon. Aha, czyli to jest jakaś dodatkowa wieża. Tutaj jest do teleportowania. To nam zwiększa pieniądze. A to? Aha, czyli tutaj dodatkowe obrażenia, ale weźmy sobie, kupmy ten róg, tak jak zawsze. Dzięki temu wzmocnimy przez chwilę nasze wieże. No i dobrze. Rockhenge, czyli coś jak Stonehenge. Widzicie, nawet jest tutaj Stonehenge ten w Wielkiej Brytanii, więc lecimy, moi drodzy. Cóż zrobić? Czas na walkę. Zaczynajmy, zacieram ręce. Rozgrzejmy się, rozruszajmy przed walką. Bo teraz coraz trudniej się robi. Mam nadzieję, że w porę uda mi się to przejść. Oczywiście zapraszam was do udzielania porad do tej gry. Bardzo mi jest miło, jak komentujecie, łapkujecie te filmy. No i jak piszecie w komentarzach, dzięki temu też mogę z wami rozmawiać, dlatego też bardzo, bardzo, bardzo was do tego zachęcam. Możemy sobie w trakcie gry porozmawiać. Mój kanał różni się tym od innych, że ja tutaj bardziej kładę nacisk na was, na rozmowę z wami. Okej, mamy jakieś filmiki. I znowu jakaś... O Boże. Mamy jakieś elfy, tak? Level 4 Stone Druids. Archdruid Henge, have total control over nature, command, earth, breast and spirit alike. To może być fajne. Wybudujemy sobie w takim razie. Okej, okay, mogą z trzech dróg nadciągać nasi... O! Jeju! Patrzcie, kogo my tu mamy. O kurde. Obelix, Asterix i Obelix, prawda? Asterix tam już jeszcze znajdziemy gdzieś. Moi drodzy, nie traćmy czasu. Jakby to zrobić? Co to jest to? Jakiś, nie wiem. Ajajaj, jakby to zrobić, moi drodzy? Przede wszystkim potrzeba nam coś, co zatrzyma atak naszych jednostek. Kurka wodna. Ciężki orzech do zgryzienia mam, moi drodzy. Tak naprawdę. Dobra, zróbmy to tak. Robimy to w ten sposób. Okej. Okay. Nasz bohater jest tutaj. Mam nadzieję, że tędy sobie drogi nie zrobią, bo to by było już totalnie przerąbane. Moi drodzy. Chyba zrobimy to w ten sposób. Prawda? Jakoś tak. Tutaj ja bym jednak skoncentrował się na wieży magów. Tutaj łucznicze wieże, a tutaj nasz kamieniarz. Okej, okay, jeszcze mogę zrobić jedną wieżę i tak też chyba uczynię, moi drodzy. Zrobimy to tutaj. Okej, okay, no to startujmy. Zobaczmy, jak sobie poradzimy z tym wszystkim. Mam nadzieję, że się uda. O Boże! No to nie fajnie, jak te jednostki nam tutaj nadciągają. Moglibyście jeszcze dalej się cofnąć. To było bardzo wskazane. Popatrzcie, jakie oni obrażenia zadają, ale powinni ci moi bohaterowie ich zatrzymać w pewnym sensie. No nic, będziemy musieli ulepszać te wieże od razu. Dużo przynajmniej pieniędzy za to dostajemy, za te jednostki. Tip, co tu jest? Venom Wine. The Venom Wine releases toxins that poison and swallow all... Aha, czyli okej, okay, dobrze, one spowalniają nasze jednostki naszych przeciwników. To może być bardzo ciekawe. Dobra, ja sobie tu skorzystam jednak z deszczu strzał.
Dobra, i od razu wzmacniamy wieżę. Następnie już niech przychodzą. Okej, okay, spowolnieni są, jak widzicie. Teraz powinno być lepiej obić te jednostki. Dobra, niech na... New enemy, pająki! Czyli odporność na magię, duże obrażenia i przeciętna prędkość. O kurka, no to może być troszkę bieda. Ale powinniśmy sobie jakoś dać radę, mam nadzieję. Dobra, mamy tutaj te pajączki, dobra. Jest chyba w miarę na razie, sytuacja w miarę ogarnięta. Tutaj nam się jeszcze... Musimy jeszcze wzmocnić te wieże. W razie czego. Tutaj przydałoby się magów jeszcze wybudować. Dodatkowo. Okej. Jeszcze, dobra, rzucamy tutaj posiłki. Okej, te pająki będą wybijane za niedługo. Ale obrażenia potężne robią. Dobra, tu by się przydało jeszcze... Cześć Obelixie! Patrzcie, je dzika. Coś tu jeszcze możemy takiego znaleźć? Jakieś grzybki. Okej, okay, ci tutaj znowu te pajączki nam mogą nabruździć. Okej. Okay. Dobra, ulepszymy wieżę. A, jeszcze wieży maga nie możemy ulepszyć. Dobra, kolejne jednostki niech nadciągają. Czy tu jest Stonehenge? Ciekawe, czy mógłbym coś poklikać. Gdzie? Nie lubię pająków. Jakoś mam... Chociaż, moi drodzy, w sumie... Nie ma... Kiedyś, jak byłem mały, bardzo się bałem pająków. Teraz to raczej nie. Dobra, przydałoby się... Garden Song. Co to znaczy? Nie rozumiem. O co chodzi z Garden Song? Dobra, 160 potrzeb... O Jezu. Okej, okay, tych tu jeszcze wzmocnimy. Dobra. Te pająki nam tu nadciągają. Ojejku, może być niewesoło. Wzmocnimy te wieże od razu. Dobra. Kolejne jednostki widzę. Kolejna fala tutaj będzie nadciągała nam. Co to jest? Cutthroat. Fast speed, high damage, ranged at... O kurka. Dobrze, że mamy te... Dobra, te jednostki, które... Te kwiaty, które ich spowolnią. Bardzo dobrze, cieszę się niezmiernie. Super, super. Uch, bo mogło być niewesoło. Ale już jest okej. Słuchajcie, i ten song jakiś, flower song. Coś tu muszę znaleźć chyba. Mam nadzieję, że mi się uda odkryć. Dobra, i widzę, że znowu tu nadciągają. Dobra, ten... Ojejku. Dobra, udało mi się ich wybić. Tutaj kolejni nadciągają, ale jest dobrze, myślę. Jest w miarę. Dobra, kolejne jednostki z tego, co widzę, tutaj przyjdą. Poprawimy zasięg naszych jednostek. To by się przydało jeszcze wieżę magów wybudować, tak mi się wydaje. Ale może się mylę. Dobra, tych obijamy. O Boże, tu pajęczarze jeszcze idą. Dobra, to przywołamy sobie tu jednostki. Mam nadzieję, że się uda tutaj pokonać. Dobra, ulepszmy. Dobra. Dobra, pajęczarze. Uch, ale tu tych jednostek nadciąga. Matko kochana. Dobra, troszkę ich wybiliśmy. Ulepszmy wieżę. Masakra. Dobra, dacie sobie radę. Mam nadzieję, że sobie dacie radę. Tak jest. Walczcie do ostatniej kropli krwi. Ulepszmy wieżę. Widzę, że tu więcej jednostek teraz przyjdzie, coś czuję. Okej. Dobra, ten je sobie. Okej, niech sobie je. Ale gra mi się troszkę ścina. Najgorzej na świecie. Nie wiem, dlaczego tak jest. O kurka, oni tędy przechodzą. Niedobrze. Co za goście. Patrzcie, co robią. Masakra, oni sobie tędy przechodzą. Okej, tych tutaj uda się chyba powstrzymać, mam nadzieję. Dobra, jeszcze wzmocnijmy wieżę. Dobra, jest dobrze. Może wieża maga, od razu tutaj budujemy wieżę maga. Ale ich tu przychodzi. Dobra, weźmiemy te jednostki tutaj. Dobra, bijcie się z nimi, bijcie. Też strzał, od razu. Okej, nie powinno być problemów. Powoli będę musiał zacząć ulepszać tutaj te wieże. Dobra, następni nadchodzą. Znowu jakiś nowy? Hoplita.
Duże medium ars... O Boże, przyzywa jednostki. O kuźde. Jak się tutaj biją. O proszę. No to ładnie się zaczyna robić tutaj. Niewesoło. Okej. Dobrze. Dobra. Ojejku, jejku, ale on jest mocarny, bardzo duży, ale średni pancerz ma, nie ma takiego dużego, ale zawsze to coś. Dobra, zróbmy tutaj jednostki, niech strzelają. Widzę, że ci tutaj się przeniosą zaraz. Zablokujemy ich w ten sposób i powinno być dobrze. Jest siódma fala, nie tak źle. Nakarmy tego, że to coś nam da. Okej, mam nadzieję, że nie pęknie, jak będzie tyle jadł. Okej, dostaliśmy gemę. No ten jest strasznie obijany, więc powinno być dobrze. Tutaj jeszcze wieżę maga. Dobra. Dobra, nie jest tak źle. Na razie jest dobrze. Dobra, karmimy tutaj obeliska. Obelix. Zapominam używać tych roślinek, ale bardzo ładnie wygląda ten krajobraz tutaj. Taki bajkowy, taki baśniowy. No w sumie baśń może to być, bo popatrzcie, te jednostki takie z rogami. Tylko dwie jednostki przyzywam? Trochę słabo. Trochę słabo, tak mi się wydaje. Ojejku. Dobra, ale ich spowolnimy najwyżej. Tutaj wybuduję może... w ten sposób. Okej, deszcz strzał by się przydał. Dobra, zawsze to jakaś ochrona. Dobra, no nic. Będę musiał to zużyć. Dobra, jest, udało się. Ojejku, ile tych jednostek tu przychodzi. Ohoho. Ohoho. Dobra, ta wieża maga też powinna nam tutaj pomóc. Spowolnimy ich. Okej, jest dobrze. Nie ma co narzekać. Niech następni przychodzą. Dobrze. Tutaj ulepszymy jeszcze wieżę. O kurde, ile pajęczarzy. Ale nasz bohater powinien sobie z nimi poradzić. Dobra. Jeszcze ulepszymy tę wieżę i powinno być w miarę. O kurka, już tu nadciąga tak szybko. Ale jest dobrze. Masz tutaj obeliksie. Zjedz sobie. Tutaj wieżę wzmocnimy. 230 potrzebuje. Okej, dobra. Dobra, jest dobrze. Jest fala dziewiąta, jak widzicie, nie ma tak źle. Nie jest tak źle, jak może mogłoby się wydawać. Okej, jest w porządku. Jest duży sukces. Dobra, spowolnijmy gościa. Przywołuję te jednostki. Masz obeliksie, zjedz sobie, bo widzę, że nie pracujesz. Okej, no jest dobrze. Teraz bym chciał ulepszyć tego pana. Naprawdę, bardzo chciałbym zobaczyć, jak te jednostki wyglądają. Ten maksymalny poziom. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Może się uda. Dobra. Ile to będzie kosztowało? Sporo pieniędzy. Ale na razie jest w miarę. Wiecie co? Wydaje mi się, że ten jest tutaj. Te jednostki są bardzo słabo przygotowane. Na ewentualny atak, więc boję się troszkę o to. Ale zobaczymy jak będzie. Ulepszmy go jeszcze i tą naturę, co ona robi? Have total control over nature, commanding, aha, ziemię, beast and spirit alike. O, to będzie fajne, chęcią to wypróbuję. Jestem oczywiście na tak. Ile to kosztuje? 375, no dobra. Póki co nie ulepszam innych wież. Zaryzykujmy. 10. fala. Nie jest tak źle. Gorzej jakby jakieś psy tutaj podeszły. Wiadomo. Ale szybko ich wybijamy, te jednostki, więc powinno być w miarę. Nie powinno tu być większych problemów w razie czego. Szybko ich wybijamy. No właśnie, popatrzcie jak pięknie. Dobra, przechodźcie następnie. O! Zobaczmy, co on tu... New enemy! Web spider! Hike magic resistance can web
Soldiers, o kurka wodna, to niezbyt fajnie. Ale jeszcze zanim chcę zobaczyć, co to robi. Aha, curse, czyli narzuca klątwy. Może muszę tutaj mieć kontrolę nad tym wszystkim. Dobra, udało się go pokonać. Curse an enemy, causing... also affect other enemies, super, a to? O kurka. Możemy przywołać niedźwiedzia, super! Bardzo mi się to podoba. Nie no, podoba mi się, mamy niedźwiadka swojego, miśka. Yogi! Yogi! Yogi Bear! Szkoda, że tu koszyków nie ma dla niego. Co za Yogi. Super, podoba mi się to. Zainwestujmy jeszcze tutaj jedno w to. O-o! O-o, nieładnie! Nieładnie. Oj, nieładnie. Oj, nieładnie sobie tędy przechodzą. O, nieładnie, panowie. Nieładnie mi tędy przechodzić. Nieładnie. Owyc. Owyc, faniaki. Dobra, ale mi się uda. Niepotrzebnie kliknąłem ten deszcz strzał. Dobra, ale lepiej ich tutaj wzmocnić, te wieże, bo popatrzcie, co oni tu wyprawiają. Ej, Yogi mi! Yogiego mi pokonali! Co za goście! Zostawcie mi Yogiego! Dobra. Nie no, będę musiał zainwestować tu w te wieże, bo widzę, popatrzcie, co oni tu robią. A to są cwaniaki. No nie, mój Yogi! Mojego Yogiego zostawcie w spokoju! O, mogę więcej niedźwiedzi przywoływać. Ale nie, w te wieże muszę tutaj zainwestować, bo patrzcie, co oni tutaj tworzą nam. Dobra, masz Obelix jeszcze jedzonko. Jest 13 fala. Powinniśmy sobie tu dać radę. Okej, okay, jest dobrze. Dobra, jeszcze możemy ulepszyć w razie czego. Dobra. Masakra, popatrzcie, co oni, jak sobie tędy przechodzą. Aha, bo to są te jakieś takie gwiazdki, które te... Może Obelix, weź to coś zrób, Obelixie. Da się coś zrobić? Mógłbyś mi pomóc? Bardzo bym był rad, gdybyś pomógł nam w walce. Patrzcie, jak sobie przechodzą. O ty, nieładnie tak przechodzić, co to ma być? Jeszcze idą. Powolnijmy ich. Patrzcie, jak uderzają o te tarcze i przywołują jednostki. Oho, ho, ho, ho. Nieładnie tu tak. Powiem wam, że bardzo nieładnie. Dobra, nadciągają. Patrzcie, ładnie ich tutaj kosiliśmy. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, jest dobrze. Może nadciągać kolejna fala. Dobra, wzmocnimy te wieże już na maksa. Dobra, bo oni sobie tu tędy przechodzą. Zasięg mają duży, więc w razie czego będą obijać je. Okej, okay, nawet tego rogu nie użyłem, nie trzeba. Jest 14 fara, powinniśmy sobie elegancko z tym wszystkim poradzić. Dobra, ja bym chciał jeszcze ulepszyć te wieże, w razie czego. Dobra, są już na maksa. Okej, jest okej. Dobra, inwestujemy w miśka, chcę Yogiego zobaczyć. Mój Yogi musi tutaj walczyć ostro. Okej. Okay. Dużo pajęczarzy tutaj przechodzi. Ale powinniśmy sobie dać radę z nimi. Patrzcie, dwa miśki mamy. Dobrze, furia, tak jest, mamy dwóch jogich. Yogi? Yogi i Yogi. Nie, Bubu i Yogi. Super, moi drodzy, jakie fajne nawiązanie. Bubu i Yogi. Boże, przypominają mi się czasy dzieciństwa, jak oglądałem Yogi Beara, misia Yogiego. Właśnie, jeszcze brakuje koszyków tutaj dla nich. Masakra, piękne czasy. Możemy wieżę wzmocnić. Okej, okay, żeby w razie większy opór stawiali. Masz Obelix. Fajnie, że w tej grze są takie właśnie nawiązania. Dobra, ulepszmy sobie. Powinno być lepiej teraz. Powinniśmy jakoś blokować w prosty sposób. Fala 15 nadciąga. No dobrze. Zobaczymy, jak to będzie.
Okej, okay, ci żołnierze powinni sobie już poradzić jakoś łatwiej, popatrzcie. Dość duże mają obrażenia z tego co widzę. 8-12 to nie jest tak źle. O kurka, co tu takim... Taka duża kula przechodzi. A, to ten teraz się nauczył. No ładnie. Ale i tak zostaje pokonany bardzo szybko. Patrzcie, przechodzą sobie tędy. No co za cwaniaki. Więc wydaje mi się, że dobrym sposobem byłoby te wieże tutaj wzmocnić. O, no ładnie dostaję z tych, od tych wież. Bardzo się cieszę, że zainwestowałem w te wieże, umiejętności dodatkowe wież, które powodują nie tylko, że bawienie, ale też inne rzeczy. Zostawcie mi Jogiego i Bubu. Brawo, brawo moje misie. Pięknie, jestem z was dumny. Dostaniecie dużo koszyków, dużo koszyków. Nie no, bardzo się cieszę, że jest takie nawiązanie do tego. Dobrze. Patrzcie, jaka fala przychodzi. Ohoho, ładnie. Ale to zaraz i tak ich obijemy. Dobra, bo mi miśki moje tutaj... O nie, 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 Jogi, Bubu! Dajcie sobie radę, nie! Nie, miśkie, moje misie, nie, najgorzej! Nie, teraz Jogi, nie! Nie, moje misie, co oni zrobili, najgorzej na świecie. Co tu mamy? Okej, okay, jest! Udało się, moi drodzy, 3 gwiazdki, kolejne 212 gemów. Dziękuję, moi drodzy, wam bardzo serdecznie za uwagę. Było ciężko, ale się udało. I bardzo się cieszę, że jest takie nawiązanie do jakichś innych bajek, na przykład Asterix i Obelix, miś Jogi, prawda? Super, bardzo się cieszę, moi drodzy. Ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia. Miłego dnia, trzymajcie się, cześć.